Witajcie w kolejnych legendarnych Let's Playach. Znowuż wita się z wami Oznaczony. Tym razem z nikim z legendarnej drużyny, tylko w niejakim Primage z Lemon.pl, który jest zajebistym junglerem. I ponieważ on jest junglerem, to ja postanowiłem, że pójdę sobie na mida. Xeratem, czyli postacią, która jakby ma okazję teraz się wybić na niepodległość, bo ze względu na nowy tryb gry, czyli ten to wyniesienie, gdzie gra, że tak powiem, pierwsze skrzypce, to na pewno ktoś się nim zainteresuje. Postać wspaniała, zawsze był dobry ze względu na swój olbrzymi zasięg, natomiast teraz po lekkim reworku, który miał miejsce jakiś czas temu, jest jeszcze lepszy, bo wyeliminowano jego problemy z maną, jakby zmieniono nieco ulta, moim zdaniem na lepiej, chociaż jest teraz odrobinkę trudniejszy i w ogóle postać, która naprawdę bardzo mi się podobała zawsze, a teraz tym bardziej. Na bocie mamy Jinx z Lulu, na topie zaś Nasusa. We wrogiej drużynie ja będę miał na linii najprawdopodobniej Yasuo, na topie Teemo, nie, albo Renekton, w sumie to nie wiem. To już po prostu będziemy musieli zobaczyć. Renekton na bocie? No dobra, może być na bocie. Zobaczymy. O, Yasuo z epicką skórką. Nice. Ach, zapomniałem. Tak, Xerath jest w tym momencie postacią, na której nie da się grać na smartcastach. Ze względu na to, że jego skille się tak ładują. Znaczy, może się da, jeżeli ktoś umie, to proszę bardzo. Natomiast ja akurat Xerathem nie jestem w stanie grać na smartcastach. Cześć, baby. Ach, teraz się odzwyczaić od smartcastów. Dobra, będzie dobrze. Myślę, że z Yasuem sobie spokojnie powinienem dać radę ze względu na swój zasięg, gdzie po prostu go będę mógł względnie bezkarnie harasować. Chociaż zobaczymy. W ogóle od paru dni bardzo intensywnie gram midderami, bo tak jakoś mam fazę na to. A się szybko rusza, skurczybyk. Ha, już nie masz tarczy. No i co mi zrobić z tym wirkiem, co? Giniesz, baby. Nie no, nic tutaj akurat nie zrobi. Tylko tyle, że go odgoniła. Zostaw mnie w spokoju, baby. Jak się tylko odrobinkę sfarmię, żeby mieć troszeczkę więcej rąbnięcia. To czuję, że będzie naprawdę sympatycznie. O, jakiś lag. Bardzo brzydki. Teraz nie wiem, jakie są wasze odczucia a propos Xeratha, czy nim gracie, czy nim nie gracie. Natomiast od czasu jego reworka ja, grając nim, mam wrażenie troszeczkę jakbym grał takim drugim kartusem. Ze względu na olbrzymi zasięg jego ulta. Jeżeli ktoś nie wie, trzy hity na bardzo dużym obszarze, gdzie mogę sobie po prostu wybrać, gdzie strzelam. Daje to całkiem sympatyczne obrażenie, przede wszystkim jest dobre, kiedy ktoś ci zwieje, bo jakby nie ma możliwości przed tym uciec, jakoś tego zablokować, poza oczywiście rzeczami w stylu Zonia, ewentualnie, nie wiem, Banshee Veil, tak? Och, spadaj, baby. Dobra, wyżyję. Powinienem. Dobra. Nie widać. Yasuo sam w sobie mi nic nie zrobił, tylko Xin.
Nie, nie potrzeba mi kielicha. Idziemy w AP. Miażdżymy! No, waj, tutaj na hardcora leci, nie powiem. Nie wiem, czy na jej poziomie i z jej poziomem... z jej poziomem itemizacji bym się porywał na Yasuo, ale cóż. Jakby była w stanie, to tym lepiej, no nie? No drużynowo 0-2, not good. Tadam, kill. Hehe. Pierwszy kill w drużynie, miło. Tak, bo tym Q, który ma olbrzymi zasięg, jest dość ciężko trafić, jeżeli postać jest na tyle ruchliwa jak właśnie Yasuo, ale zawsze można zestunować przy pomocy E, czym jest trafić nieco prościej, bo nie ma takiego opóźnienia i potem na spokojnie już sobie tym Q walnąć, załadować, kiedy gościu jest zestunowany. Dobra. Cześć, Yasuo. Dobra, już jest ulcik, więc jakby co, to będę mógł spokojnie sobie bić, jak mi ktoś by uciekał. Dobra, idę, nie denerwuj się. Dzięki. Fakt, że to blue akurat nie było mi najbardziej potrzebne, ale zawsze miło. Dobra, masz ulta, baby. Udało ci się zabić wroga. I drugi kill. Mówiłem, Yasuo nie będzie problemem, szczególnie przy dobrym ganku. A to był dobry gank, nie da się ukryć. Dobra, tutaj sobie troszeczkę walę zaklęciami, bo mam blue, więc nie muszę się aż tak maną przejmować. Szczególnie, że zaraz mi się jeszcze ta mana zregeneruje ze względu na umiejętność bierną. I 2-3 w killach w drużynie, z czego oba kille mam ja. Czuję, że wiem, kto tu będzie kierował. Spadać minionki. A, dobra, to miał w ciebie trafić, ale niech tam. Ups, get the fuck out. No dobra, to nie wyszło. No ale Ramus z prowokacją, podrzutem, Yasuo z podrzutem, wszystkim tym, no niewiele tutaj się byłem w stanie ze swojej strony zrobić. No ale i tak mam bardzo dużo golda, akurat żeby się cofnąć, kupić sobie absurdalnie wielką różdżkę, co jeszcze sprawi, że moje skillshoty będą miały tremendous damage. Miazga, potęga, rozpierdol, zniszczenie. Tak, to ja. No nic nie zrobisz tej wieży, po cholerę puszujesz. Troszeczkę za daleko jestem, żeby tutaj jakoś się włączyć w tą walkę, nawet mój ult nie dosięga. Giniesz, mato. Kill raz. Kill dwa, dziękuję. Miło, że wpadliście, wpadajcie częściej. Tutaj naprawdę bardzo dobrze Vi zrobiła, że ich przytrzymała, zanim ja nie przyszedłem. Bo gdyby nie to, to by tak fajnie niestety nie wyszło z tymi killami. A tak jest super. I przy okazji wieża moja.
słuchajcie, ludzie, weźcie się ogarnijcie na innych liniach, no. Mam wszystkie kile w drużynie. Dobra, trzeba zacząć roamować. Chyba normalnie kupię buty piątki i zrobię genkującego kserata. Cześć, bro. Pięć jeden. To lubię. No jest, jesteś pewien, że chcesz tam się wbijać? Oj, dobra. Przeciwnik pokonany. Take it easy, boy. To jest też fajne, że to Q Xerata można ładować nawet kiedy on się porusza. Co daje jakby możliwości jednoczesnego uciekania i robienia rozpierdolu, co zawsze jest użyteczne. Dobra. To no podejdź. W tym momencie Xerat ma tak morderczy damage. Zobaczcie, że ja mam 190 AP. To jest, no, to jest nic. Poczekajcie, co będzie, jak będę miał, nie wiem, 500. Co zresztą dość szybko się stanie, patrząc na moją łatwość w łapaniu killi w tej grze. Cześć, baby. Och, nie w tą stronę, co? A idźżesz się wypchać. Ha, dobra, zwiał. Ale się zawsze sfleszował. Czyli zawsze jakiś plusik. Dobra, wieża spuszowana, to ja się cofnę. Skończę Rabadona. I dokupię chyba jeszcze jedną różdżkę po prostu. Kurczę, nawet butów nie mam, ludzie. Co tu się dzieje w ogóle? Ciach. No jeszcze na buty starczy. Miło. O, słuchajcie, ktoś złapał killa. Kto to? Nasus. Nasus? Gratuluję. No, chyba po tej wieży jest niestety. No ale na to już nie jestem w stanie nic poradzić. Ja jestem tylko kseratem. Morderczym, niszczącym, rozwalającym, ale nie jestem w stanie być wszędzie. No, dobra, jak mówisz mi, żeby się wycofać, to się wycofuję, proszę. Będę bronił swojego mida. Jakieś pytania jeszcze masz? SS albo i nie. Ra. Ja będę musiał czasem jakąś podkę kupić. Straszne. Chamsko mi zablokować, a? Jak mogłeś? O, i mnóstwo many przywrócone. Świetny jest moim zdaniem ten system. Oj, 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 tutaj strzeliłem. Nie powinienem był spod tej wieży wychodzić. Jakbym został pod wieżą, to bym miał killa. A tak zrąbałem niestety. Przyznaję się do tego. Bywa. Dobrze. Co ty budujesz w ogóle? No, jak zwykle. Zero jakichś rezistów czy czegoś, ale cóż. Zawsze się Wojtstaw przyda.
dla większej miazgi. No waj, ciekawy jestem, czy go zabijesz. Zabijesz go. Pięknie. Przeciwnik pokonany. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Ale on jedzie. Normalnie Ferrari Mitsubishi. I Mustangiem pogania. Jak konik patataj. Co tam panowie, boicie się małego Xerata? Naprawdę? Lulu used to be good, now she sucks. Ma gorszą chwilę, poczekaj, będzie dobrze. Sojusznik pokonany. Nie ma sensu flamowanie, bo i tak nic to nie da. Ty chcesz robić Drake'a? Nie chcesz robić Drake'a. Ten Timo, czy ty zamierzasz tutaj jeszcze być, czy nie? I masz, proszę. Hapaj strzała. Uwielbiam ten damage po prostu. Dobra, to nie ma co gonić. Nawet nie było sensu strzelać. Co tam się dzieje? Dobra, przydałoby się tu przyjść. Sojusznik pokonany. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Koniec serii. Oj, tak nie trafić. No, jeszcze wieżę straciłem. Niepotrzebny był ten gang z mojej strony. No, ale chciałem być pomocny. Jesteś tu? Nie macie. Gdzie ten ult leci? I po jaką cholerę? Dobra. Jest miazga. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Idę. Zostaw mnie w spokoju. No ty szmato jedna. Miałeś zginąć. Dobra. Zdziepko za daleko byłem. Ale Nasus widzę, że zaczyna hardkorzyć. Dobrze zresztą. Ojć. Dobra, ja się muszę wycofać. Stać mnie na kolejną absurdalnie wielką różdżkę. Absurdalnie miażdżę. Dobrze, to w tym momencie myślę, że złożymy sobie Zonię z niej, a dopiero potem, chociaż nie, najpierw złożymy Void Staffa, potem Zonię, ewentualnie może jeszcze buty skończymy. A na razie złapiemy tripla. Co wy na to? Tak, mi też się ten pomysł podoba. No chodźcie.
Boże, jaki rozpizdziel. Ludziska, kochani. No, no, no giń! No. No. Oj tam, tons of damage. Oj tam, oj tam. Ale jest 10-21, no niedobrze. Przeciwnik pokonany. Co ty masz, Jinx? No fakt, że ty nic nie masz. Escort 08? No, no... 08? Serio? Okej. Dobra, rozumiem, dlaczego się chcę poddać. 08 w 21 minucie to jest coś, co naprawdę potrafi człowieka pognębić. Kurna. Nie flaszuj mi się tu tak chamsko. No i kill. I koniec serii. Nice. Chodźcie tu. Dobrze. Stać mnie na Voida. To sobie dokupię Voida i wracam na linię. Ktoś tu, kurde, musi zacząć kierować tą grę. I wygląda na to, że to będę ja. Bo jak już to Jinx powiedziała, jeden mam tutaj damage. Bo ona to ma głównie deady. No, uciekaj! No dobra. Szkoda, że musiał sflashować, ale niech będzie. No, dobra. Szkoda, że nie poczekałeś jeszcze pół minuty, ale... Trudno. Za wolno łażę. Muszę ulepszyć sobie te buty. Zdecydowanie. Ha! Dwa kile. Takiego. Co prawda, ja tego ulta wolnąłem tylko... Yeah. Tylko wolnąłem tylko w celu urżnięcia tej... Urżnięcia wiewióry. Ale cóż, jak wyszło lepiej, to tym lepiej, nie? Dobra, kill, dziękuję. 10-3. 3 kile z rzędu. Nice. Chodźcie puszować tego tureta. I potem na tego topa. No, idą nas od tyłu. Trzeba się stąd wycofać po prostu. I to możliwie szybko. O, szkoda, że ustawiliśmy te dwa wardy. I tak dostał. Żadna twoja tarcza ci nie pomoże, chłopie. O, prawie. Chory damage. Chory damage, dzień dobry. Spółka SPZO. Ha! Ha! Po co komu smite? Ramus mnie denerwuje, więc się wycofam. Dobra, macie killa jednego wy, proszę was bardzo. Na zdrowie. Izonie. Zawsze się pancerz przyda, szczególnie na tego Yasuo czy Renektona. A przy okazji damage. Damage, damage. Jak widzicie, tylko i wyłącznie damage. Miazga, rozwałka, rozpierdol. Dobra, buciki się przydadzą dla ździebko większego ruchu, bo nawet to przebicie, powiedzmy, aż tak wiele nie zmieni. Chociaż zawsze 15 punktów przebicia, to parę punktów dodatkowego damage'a jest, ale... Ale przede wszystkim tutaj potrzeba właśnie prędkości ruchu.
Dobra, Yasuo tam lezie wolno, 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 zginiesz. Ach, dobra. W sumie dobrze, że nie udało mi się tego skusić. A, dostał. Renekton tanki, a jakoś tego nie czuję. Tylko to, że mana mi zaraz wyjdzie, ale to... Tam jesteś. Cześć, chłopcze. A, prawie. Chodźcie. Zawsze się przyda jakaś asysta przy tych dziesiątkach healy. Tylko żeby tej many mi się udało troszeczkę przewrócić, to byłoby miło. Auć. Te grzyby. Dobra, za 2 sekundy. Respawn, many, ciach. Nawet im oddaję miniony, bo mnie już nie są aż tak bardzo potrzebne, a im się przydadzą, żeby zrobić comebacka. Tak, Drake, zdecydowanie. Gdzie oni są? Koło mi da się kręcą, to niech się kręcą. Tutaj Teemosek sobie idzie. Ale chyba się nie dojdzie. Dobra, słuchajcie, bo się nieprzyjemnie robi na tym midzie. Oni strasznie nie cisną tego mida, co mi się wydaje zdziepko bez sensu, bo widzą, jaki ja mam damage i co ja im robię, jak oni próbują puszować mida. Spadaj. No more. No! Fuck. No trudno. Dobra, co by tu teraz zbudować? Relajka? W sumie może się przydać do teamfightów. Mnie się odrobinkę tankowatości przyda niby, nie? No to jeden kill dla naszych, ale kompletnie tam, gdzie potrzebny, bo oni nas tu puszują, hello! No tak, teraz się zabij jeszcze, Lulu, pewnie. Dlaczego by nie? Push. Come on. Ja to zaraz spróbuję trochę wydefować, bo się respawnuje. Myślę, że przy pomocy Jinx i innych postaci z okolicy się uda to troszeczkę zrespawnować. Przepraszam, nie zrespawnować, tylko wybronić. Udało ci się zabić wroga. Och, tak, ultem? Serio? To spoko. A ja tam nie muszę ulta mieć, żeby ciebie przetrzymać i jeszcze cię urżnąć potem. Jakieś krokodyle mi nie robią problemów. Dobra, mam pół HP, to się cofnę. Co ja mogę właściwie z tego złożyć? No, jedynym logicznym tutaj wyborem wydaje mi się faktycznie relajka. Teraz po prostu... zwiększenie tankowatości przy jednoczesnym jakby wsparciu dla drużyny, ze względu na to spowolnienie. No i poza tym mnie też się przyda, bo jak kogoś trafię jednym skillem, to potem będzie łatwiej trafić pozostałymi. Dobrze, a jako ostatni item myślę, że złożę sobie po prostu... znaczy zobaczymy, jak będzie szło. Albo złożę GA, chociaż powiedzmy, że to nie jest to, co bym chciał zrobić, albo złożę sobie po prostu... po prostu o objęcie ognia, czyli Deathfire Grasp po angielskiemu. Dobra, dobra, dobra. Uciekać, uciekać, spokojnie, ja już idę. Giniesz, szmato. Spadaj. Dziękuję. Kolejny kill na panterniku. Okej. Okay.
Dobra, słuchajcie, trzeba ich pocisnąć, bo się zaczynają za bardzo bawić chłopaczki. Tu gdzieś w Timo lezie. Ach. Dobra, 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 wycofaj to. Dobra, Timo urżnięty. Czuję tu kolejne dwa trupy. Nice. Wiem, że mogłem ulepszyć ulta, ale wolę ulepszyć E, bo jednak w zwykłych fightach tutaj mi się bardziej przydaje E. Ult jest tylko do dobijania i rzadko kiedy, więc... A do mnie to nic nie powiedzą. Chamy nie myte. Masz. Chapaj E. Dobra, dobra, idę cię wesprzeć, don't worry. Orzesz ty. Ach. Ćwierć sekundy za późno to E. Bo jakbym zdążył z tym E, zanim on by wyprowadził swoje Q, to bym mu walnął jeszcze W albo Q, nie wiem co by mi tam pierwsze weszło i po prostu by się chłopaczek nie pozbierał. No a tak to niestety nie wyszło. Czas reakcji u Ciupinka za długi. No ale co zrobić. A tymczasem ilość killi drużynowych, która w pewnym momencie, przypomnę, była 10 do 21, w tym momencie wygląda już jak najbardziej przyjemnie, 28 do 29. To naprawdę jeden kill różnicy to jest nic, szczególnie przy bardzo sfidowanym midzie i na susie. Tak, na sus 11-2. To, no, patrząc właściwie na KD, to KD ma lepsze ode mnie. Więc jak najbardziej jest to dobra wiadomość dla naszej drużyny. Ta Jinx, 1-11. Tutaj jest odwrotność dobrego KD. No ale musi być jakaś czarna owca w teamie. Jeszcze gorzej Lulu. Chociaż w sumie nie wiem, czy gorzej. Jest supportem, więc pomaga. No ma 13 asyst. Nie, dobra. Why you leave me alone? Kurna, sama włazisz, to co się dziwisz? Że cię potem rżną, jak sama wchodzisz w całą drużynę. Dobra, lecim, lecim, lecim. O! Spadaj, cieciu. Dobra. Dobra, jeden kill jest. Mam nadzieję na jeszcze ze 3. Giniesz. Dobra, 3 trupy chyba. O ile kojarzę. Nie, 2. No dobra. Nie, bo wiem, bo były 3, tylko że nieoficjalne, bo tam jeden kill był wcześniej, po prostu na tyle była długa przerwa, jakby pomiędzy tymi killami, że zaliczyło mi jako osobną serię po prostu. Ale tu ciało leży. Jaka rzeźnia w ogóle. Jakieś hieny może? Coś? Am. Żarełko. No dobra, jak nie chcecie, to nie. Dobra, Drake'uś i po Drake'uśu spadamy do chatki Kubusia Puchatka, co by sobie coś dokupić. O, zabrałeś mi Drake'a. Ja go chciałem, tych chamie. Trudno. Dobrze, jak już mówiłem, złożymy sobie tutaj objęcie ognia. A, zmienili. Teraz to już nie jest objęcie ognia, tylko w objęciach ognia. Hardcore, co za zmiana. No, full build będzie około 800 AP. Nice. Nie powiem, nice. Jeszcze wódki się ulepszy. Żeby sobie szybciej poganiać Arkanopulsem. Bracie, spadaj stąd. Ups, 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 ups. No dobra. Not a good one. Ale dobra, 2 trupy dla naszych. No, 3. Jinx, dajesz, cisnąć ich. No, włącz się Lulu trochę, a nie. Dobrze. Dobra, wygrany teamfight. Warto było za to zginąć.
Szkoda, że akurat pierwszy zginąłem, to byśmy dużo szybciej jakby łatwiej ich zabili, no ale najważniejszy jest efekt końcowy, więc więc w tym wypadku jestem zadowolony mimo tego, że nie żyję. Tak. Tylko w LoLu może być zadowolony mimo tego, że nie żyjesz. Jeszcze te budki ulepszę. Co byś dziewko mam szybciej popierdalać. Właściwie lewitować. Takie mądre pytanie. Po cholerę buty Xeratowi, który lewituje. Tak, takie mądre pytanie. Możecie odpowiedzieć w komentarzach. Podobnie zresztą już pytanie a propos Kartusa, który też lewituje, a buty go jakoś zwiększają mu tą prędkość ruchu. Nieważne. Dobra, Waj zwiewa. Ja idę wszamać tego Teemo na obiad. Hop. Spadać. That's the shop locks for you guys. Nie bardzo wiem, co masz na myśli, ale niech ci będzie. Uć, spierdalaj. Spierdalaj. Get the fuck out. Dobra, ja tu muszę się zdecydowanie wycofać. Moja śmierć tutaj nic nie pomoże. O, dobra, dead. Nawet nie zdążyłem z nim. Szkoda. Dobra, defeat. 48 sekund, tu trzymają się. Dobra, Yasuo nie żyje, on tutaj jest jednym z głównych jakby źródeł damage'a. Drugim głównym, tak mi się wydaje, że jest właśnie ten Xin, który niniejszym pada. Dobra, wybronione, nawet nam nie spuszczą tego inhibitora. Oh. 17-7. Źrebko mi się zepsuło KD, ale wciąż jest naprawdę sympatycznie. Żeby wszystkie gry takie były, to byłbym naprawdę bardzo szczęśliwym graczem. Przywoływaczem. Nie graczem, tylko przywoływaczem. No. Anyway, chyba oni chcą Drake'a. Jinx to nie jest fajny pomysł, żeby samemu się wbijać na Drake'a, kiedy od nas dwóch nie żyje. A u nich zresztą też. Ale dobra, nie, ma na tyle duży wysyp zdrowia, że ten baron jej niewiele robi. No w sumie to dobrze. My się już zrespawniliśmy wszyscy, oni nie zaatakują, bo u nich dwóch nie żyje. Dobra, jest okej, mamy barona. Gejot. No to co, teraz trzeba zrobić last pusha i jedziemy. 800 AP. Kurde, jakie to jest przyjemne. Jakbym sprzedał buty, kupił jeszcze Rabadona, to może bym do tysiaka doszedł. Nice. Ale nie będziemy trollować. Buty są potrzebne. Ten Teemo pół HP na raz. Biedaczysko. Giniesz. Pa. Tego ulta zmarnowałem, bo wolnąłem jeden shot i po prostu się ruszyłem. Jak się Xerat ruszy, to przerywa mu tego ulta. Tym niemniej, w tym momencie wydaje mi się, że nie mają najmniejszych szans tego wybronić. Więc wypada mi tylko pożegnać się z wami, podziękować za wspaniałą grę. Naprawdę jedna z fajniejszych w mojej karierze midowej. I cóż, do zobaczenia w następnej grze. Miejmy nadzieję, jeszcze bardziej rozwalającej, jeszcze piękniejszej, jeszcze bardziej niszczącej. I generalnie serdeczna tarcza. Cześć.